Witajcie w kolejnym dniu na Kronplacu. Dzisiaj postanowiłem zwiedzić drugą część tego środka. Już wam pokazuję. Tutaj głównie jeździliśmy w tej części. A teraz plan jest taki, żeby zwiedzić tutaj ten fragment. Ten fragment to jest San Vigilio. Tutaj chyba nawet można kupić dodatkowo karnet tylko na ten obszar. Tu widzicie, są takie fajne czarne. Tu nie widać, trochę kiepsko to na tej mapie. Tu jest jeszcze czerwona trasa. I tutaj można zjechać do Skibusa trasą 45 i wybrać się do Alta Badia. A my lecimy, przejedziemy sobie teraz tutaj tą 38 rozgrzewkową i wjedziemy na samą górę. A, ta czerwona chyba jest tutaj. I pojeździmy sobie tymi czerwonymi. A tutaj widać miasteczko San Vigilio. Niezwykle urocze miejsce, my tam mieszkamy. Jeżeli mieszkacie w górnej części San Vigilio, to możecie, tutaj jest gondola, nie wiem czy ja dobrze pokazuję palcem na kamerze, jest gondola, która wozi w jedną i w drugą stronę narciarzy. Tutaj z boku jest również taki mostek, który można przejść tutaj w tą część wyciągu, także tam są też, widzę, parkingi. Duży parking jest właśnie pod tą gondolą, tam w tamtym miejscu, także można w ten sposób tutaj dojechać. I wsiadamy do kolejnej gondoli. Zobaczcie, pusto. Wyciąg numer 207. No, ta trasa 37 czerwona jest ekstremalnie krótka. No, bym powiedział, może 400 metrów. Pewnie ma. A my lecimy teraz na niebieską i wciągamy się na samą górę. Tu macie też ceny podane, jeśli chcecie jeździć tylko San Vigilio. A tutaj ceny na Kronplacu. A tutaj ceny za wypożyczenie sanek. Czyli jeden dzień 8 euro, po południu albo wieczorem 5 euro. No i wjechaliśmy na 1620 metrów. Lecimy teraz trasą Pikulin. Tam można też przesiąść się w skibus i dojechać do Alta Badia. Lecimy, Czarnula 45. Sprawdzimy. Klasyka. Za chwilkę wam. Jest kawał ściany tutaj. Fajnie, fajnie, lecimy. Nie wiem czy to kamera odda, ale to jest kurde mega petarda. Dalej. Nogi po prostu palą. Ale petardino, lecimy dalej. Słuchajcie, ściana niesamowita. No, jestem na samym końcu, dojechałem, trasa, mój zegarek pokazuje, że trasa ma 2 km, przewyższenie jest 530 metrów, jest co jechać. No, ta czarna trasa rzeczywiście wymagająca, szczególnie, że są takie nierówności, ta trasa nie jest równa, jest najpierw bardzo stromo, potem trochę płasko, znowu bardzo stromo, ale jechało się fantastycznie, nogi czuję, palą. Lecimy dalej. Fajne miejsce. Jak ktoś czuje się na siłach, można spróbować. Zasuwam teraz do góry wyciągiem Pikulin i zjedziemy teraz troszeczkę dla odpoczynku trasą czerwoną.
potem się wciągnę jeszcze raz i pojedziemy trasą czarną, na której za tydzień, no nie cały, bo we wtorek, chyba to jest 30 stycznia, będą tutaj zawody Pucharu Świata. Powiem wam, jak się jechało, zdam wam relację. Ta trasa teraz była naprawdę wymagająca i rzeczywiście zasługuje na 5 gwiazdek. Lecimy. Początek trasy dosyć łatwy, znaczy łatwy, no jak na czerwono łatwy, ale za chwilkę zobaczycie, jest też i kawałek ścianki. I później ta trasa rozdziela się na trasę 40 w lewo, czyli czarna, i 41 w prawo. Byliśmy tędy, a teraz pojedziemy czarnulą tutaj. Ta trasa czerwona ma również 2 km, tak jak ta czarna na Pikulin. Fajnie się jedzie, taka początek jest troszeczkę bardziej ostry, dalej jest taka fajna czerwona, na której rzeczywiście można sobie świetnie pośmigać. Polecam do zjazdów, ale tym już troszkę bardziej zaawansowanym. Jest pewnego rodzaju ciekawostka. Do tej samej gondoli wsiada się dwoma bramkami. Jeśli jedziemy łatwymi trasami, wsiadamy tutaj, a jeżeli jedziemy trudniejszymi, wsiadamy tutaj. A tutaj widzicie, narciarze wsiadają na czarną i czerwoną, która jedzie na samą górę, dlatego oni wsiadają pierwsi, a tam dosiadają się narciarze, którzy jadą niebieskimi trasami, bo oni będą wysiadać wcześniej. Fajnie zorganizowane, super pomysł. Nie ma problemu przy wysiadaniu. Zanim pojedziemy czarnulką, trzeba wypić cappuccino. We Włoszech to podstawa, perfekcyjne, i będziemy mogli lecieć dalej. Nie wiem, czy popełniam jakieś faux pas, bo podobno tylko rano można pić. Jest godzina 10:30, więc nie wiem. Uwielbiam espresso. Ale w tych okolicznościach przyrody, biała pianka, biały śnieg, to musi być to. Kawusia wypita, czas wymienić baterię w kamerze i lecimy 40, czyli trasą World Cup. Jesteście ciekawi, zostańcie jeszcze chwilę ze mną. Teraz odjeżdżamy tutaj w lewą stronę na czarnulkę. Tu pionowo w dół, ale niestety tam zamknięta trasa. Kurczę, szkoda. Zobaczcie, nie da się zjechać tam zamknięte. Przygotowują trasy pewnie pod te zawody, o których wspominałem. No szkoda. Ale tu ta góra, lufa dobra. Także naprawdę warto z tym się przejechać. I zobaczyć, czy nóżki wytrzymają. Jestem również bardzo ciekawy, w jaki sposób teraz zrobić ten challenge 5 czarnych tras, skoro ta trasa jest zamknięta. Nie wiem. Jeżeli wiecie, jak to się odbywa, kiedy na przykład są zawody, piszcie w komentarzu. Czy to widzicie? Tu gość leci na lince. Co to jest grane? O co to chodzi? Tu następny, patrzcie.
niesamowite. Byłem na górze, to co jechał gość na tej lince, no to tu macie odpowiedź, co to jest. Możecie poszukać w necie. Otwarte w zimie, ale ja bym się nie odważył. Ach, tutaj byśmy tą czarną trasą zjeżdżali. Ale jak widzicie, szykowane są tutaj zawody, chociaż mi się wydaje, że oni pojadą po lewej stronie, a nie po prawej. Tutaj widzicie trybuny, ale być może to jest kwestia tego, że tutaj też gdzieś muszą zawodnicy może trenować. Nie wiem, jak to wygląda, no w każdym razie ta trasa jest zamknięta i nie można po niej pojeździć. Przejechałem tutaj w tej części ośrodka wszystkie trasy. No zajęło mi to jakieś 3 godziny, ale musicie pamiętać, że nagrywałem dla was materiały. Zrobiłem sobie również przerwę na cappuccino. Przejechałem prawie 8 km, także jest co jechać. No niestety oczywiście ta trasa 40 nie była w pełni otwarta, więc no można powiedzieć, że nie zaliczyłem wszystkich tras, szczególnie, że jeszcze jest jedna czarna kawałkiem, na której są przygotowane te zawody. To powoduje, że nie mogę zaliczyć całości tego ośrodka, ale i tak jest fajnie. Polecam niebieskie dla tych wszystkich, którzy się uczą, czerwone dla już bardziej zaawansowanych oraz oczywiście te czarne, które dają dużo frajdy i ogień w nogach. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!